Były premier, były szef Europarlamentu, Jerzy Buzek w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. My o reparacjach, a oni o rewizji granic. Oczywiście mocno upraszczam, ale pan takiego scenariusza nie wyklucza, jeśli chodzi o rozmowę o reparacjach wojennych od Niemiec. I to trochę brzmi jak taka zachęta za, zachęta, nie idźmy tą drogą. Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba być bardzo powściągliwym w wypowiadaniu się. Prezydenci obydwu krajów Wypowiedzieli się dość jasno, że oczywiście należy o tym rozmawiać. Na pewno jest tak, że polska strona ma moralne prawo do odszkodowań, ale nie można tego wykorzystywać w taki sposób, żeby zaprzepaścić dobre relacje, które istnieją pomiędzy Niemcami i Polską. No I mówi pan, A potrzebne są spokojne rozmowy. Bardzo pytanie, spokojne. Wyważone. Rozmowy z kim i o czym? Na razie rozmawiają prezydenci. Przykład mogę podać. Nie w takiej skali, ale sprzed niemal 20 lat mój rząd wziął takie zadanie na siebie, aby wypłacić odszkodowania dla przymusowych robotników III Rzeszy, Polek i Polaków. Negocjowaliśmy bardzo długo w ciszy gabinetów. Dopiero jak sprawa Została już wstępnie usługodniona z niemieckim rządem. Przemysł niemiecki zgodził się wpłacić. To było około 5 miliardów euro, ile pamiętam. Wtedy przy na złotówki nie byliśmy słoni. To były naprawdę wielkie pieniądze. Z kanclerzem Schröderem, wtedy dopiołem ostatnich decyzji. I to się naprawdę udało, nie pogarszając relacji polsko-niemieckich, utrzymując wszystko. Czy przy okazji tamtych rozmów, panie premierze, pana rząd analizował prawne możliwości uzyskania Najpierw, reparacji wojennych od Niemiec? No, takie rzeczy nie były wtedy bezpośrednio dyskutowane. To na pewno jest przedmiotem wielu analiz. Ale, ale dlaczego ale wtedy o tym, nie, o tym nie, nie myślano, nie rozmawiano, nie analizowano tego? Panie redaktorze, to, to cały czas w jakiś sposób jest dyskutowane w zaciszach kabinetów i tą sprawę bardzo trudno uruchomić. Jesteśmy dzisiaj 20, prawie 30 już lat po podpisaniu traktatów na przełomie lat 90. i 80. ubiegłego wieku. Wtedy, jak się Niemcy łączyły, my byliśmy również dołączeni do rozmów. To były rozmowy 4 plus 2, bardzo ważne. Wtedy zaczęła się również jednoczyć Europa, ta stara część z nową częścią. I dzięki temu pojednaniu, podobnie jak kiedyś pojednanie francusko-niemieckie dało początek wolę Unii Europejskiej. To jest naprawdę dobry pomysł dla naszego kontynentu. Tak samo te, te pojednanie polsko-niemieckie dało początek wielkiemu rozszerzeniu Unii Europejskiej. To zaczęli biskupi polscy w 1965 no, no roku. Tak, to ale to jest bardzo długi proces, panie że i a dzisiaj... o tym ostrożnie no rozpatrujmy prawne aspekty. To dokładnie powiedzieli prezydenci: bądźmy bardzo powściągliwi, powściągliwi w wypowiadaniu się na ten no, temat. No tak, ale dzisiaj nawet liderzy Platformy Obywatelskiej mówią, że reparacje nam się należą. Taki jest głos jednego z wiceprzewodniczących Platformy. Jeśli tak, to dlaczego chociażby w czasie, kiedy Platforma Obywatelska sprawowała rządy w Polsce, ten temat nie był podnoszony i w tej sprawie nic się nie działo? Nie, na pewno sporo się działo. Tylko nie wszystko było, należało od razu ujawniać i podawać do publicznej wiadomości. Ten przykład wypłaty odszkodowań, który też nie był prostą sprawą, bo to niemiecki przemysł musiał wpłacić ogromne pieniądze. To jest najlepszy przykład tego, że można takie rzeczy załatwić raczej w ciszy gabinetów. Ale myśli Pozostawmy pan, że rząd Platformy Obywatelskiej w ciszy gabinetów pracował nad nie reparacjami wiem. wojennymi? Ja nie byłem w rządzie Platformy Obywatelskiej, panie redaktorze. Prosimy o takie rzeczy nie pytać. Natomiast wiem, że tu prezydenci bardzo jasno się wypowiedzieli na ten temat. To się nie dzieje często w Parlamencie Europejskim. Polscy europosłowie mówią w Brukseli czy Strasburgu jednym głosem, jeśli chodzi o gazociąg Nord Stream 2. Czy to wystarczy, żeby zatrzymać budowę tego gazociągu? Panie redaktorze, opinia polityczna o tym gazociągu jest jednoznaczna. Zarówno posłów do Parlamentu Europejskiego, jak i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Słyszeliśmy na dyskusji w Parlamencie Europejskim zaledwie wczoraj. Biorę w tym od początku udział i robię wszystko jako szef przemysłu, Komisji Przemysłu Badań i Energii, aby ten. Rurociąg zastopować. Ale ważne jest, że niezależnie od tego, że próbujemy ten rurociąg zatrzymać, jego budowę to również jest dzisiaj przyjęte rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu. I to nam bardzo wiele gwarantuje. To jest mój raport w tej sprawie. To jest wynik działania w gruncie rzeczy od 10 lat w tym kierunku. Czyli ktoś ja pozbawiony gazu, dostaw gazu nie zostanie sam w Unii Europejskiej? Absolutnie. To już jest zagwarantowane prawnie. W moim raporcie jest to zagwarantowane prawnie. Nawet trzeba przerwać dostawy do przemysłu, powiedzmy w jakimś kraju jeśli obywatele sąsiedniego kraju albo szpitale albo hospicja miałyby nie mieć gazu ale czy to Bo jest tak jaskółka było w 2009 roku czy te przepisy to jest jaskółka która zapowiada realną blokadę Nord Stream 2 to jest jaskółka która zapowiada że możemy się czuć naprawdę bardzo bezpiecznie na kontynencie europejskim, jeśli chodzi o dostawy gazu. Tam musimy również w ramach tego rozporządzenia współpracować regionalnie. W ramach tego rozporządzenia muszą być również e, ujawniane w Komisji Europejskiej e, wszystkie dostawy gazu z zewnątrz. Wszystkie kontrakty. To jest bardzo ważne. To jasne, że cieszy się Pan tym sukcesem. Nie mogliśmy... Skoro on jest Pana sukcesem, tylko wciąż wracam do pytania. Na ile realna jest blokada budowy gazociągu Nord Stream 2? Co musiałoby się takiego stać, żeby ten Gazociąg nie powstał. Ona jest bardziej realna niż blokada rociągu pierwszego, który niestety powstał. E, mianowicie udało nam się przekonać wielu ludzi w Parlamencie Europejskim, bo to nie było jednoznaczne w Parlamencie Europejskim. Udało nam się również przekonać te y, spółki europejskie, które chcą w jakiś sposób wchodzić w ten gazociąg, już niefinansowo, już się z tego wycofały, bo na początku chciały współfinansować, że to nie ma poparcia politycznego i że wchodzenie w projekt, który nie ma poparcia politycznego w Unii Europejskiej jest bardzo niewygodne, jest, jest właściwie niebezpieczne dla tych spółek. To, to, to są już efekty bardzo konkretne. I wierzy Pan w to, że niemiecki rząd na przykład przyłoży rękę do zablokowania gazociągu Nord Stream 2? Dzisiaj już przedstawiciele tej partii, która dzisiaj rządzi w Niemczech, wypowiadają się na terenie Parlamentu Europejskiego przeciwko gazociągowi. To jest bardzo dobra wróżba. To znaczy, że jesteśmy w stanie zadziałać również po linii politycznej, bo ten który rzeczywiście ma charakter polityczny. On ani komercyjnie nie jest uzasadniony. Niszczy nam całą budowlę pod nazwą Unia Energetyczna, co zresztą jest polski pomysł od początku. Ja od 2010 roku promuję Europejską Wspólnotę Energetyczną. Razem z Jacques Delors byłem przewodniczącym Komisji Europejskiej. To są wszystko polskie pomysły i my dzisiaj wiemy, że by bronić się przed Nord Stream 2, należy poprzez jego zastopowanie, ale również przez takie rozporządzenie jak bezpieczeństwo dostaw gazu. Były premier, profesor Jerzy Buzek jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na RMF 24.pl i w serwisie Interia.pl. Serdecznie zapraszam.